Ile? 69 centów. A benzyna? Tam u was czasem pada? U nas gdzie? Widzę, że pan jest z Dallas. Nie twój interes. Skąd jestem? Przyjacielu. Nie chciałbym pana urazić. Nie chciałeś? Ja tylko dla zabicia czasu. Przepraszam. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Będzie coś jeszcze? Nie wiem. Będzie? Coś nie tak? Z czym? Z czymkolwiek? Co to w ogóle za pytanie? Czy coś jest nie tak z czymkolwiek? Będzie coś jeszcze? O to już pytałeś. Muszę powoli zamykać. Zamykać? Tak. O której zamykasz? Teraz. Nie ma takiej godziny. O której zamykasz? Zwykle o zmroku. Tobie się już wszystko poplątało, co? Co proszę? Mówię, że wszystko ci się poplątało. O której się kładziesz? Słucham? Jesteś głuchy? O której się kładziesz? Gdzieś pół do dziesiątej. Mogę wrócić wtedy. Po co? Stacja będzie nieczynna. To już mówiłeś. Muszę zamykać. Mieszkasz tu na tyłach? Tak. Całe życie? To dom mojego teścia. Wżeniłeś się, co? Przez lata mieszkaliśmy w Temple. Potem dzieci dorosły. I jakieś 4 lata temu sprowadziliśmy się tutaj. Czyli się wżeniłeś. Można to tak ująć. Nie ma co ujmować. Taka jest prawda. Ile najwięcej przegrałeś w rzucie monetą? Słucham? Ile najwięcej straciłeś? Nie mam pojęcia. Strzelaj. Mam zgadywać? O co gramy? Mów. Najpierw chcę wiedzieć, o co gramy. Musisz zgadnąć. Nie zrobię tego za ciebie. Byłoby nieuczciwie. Nic nie stawiałem. Stawiałeś. Całe życie. Tyle, że o tym nie wiedząc. Wiesz, jaka jest data na tej monecie? Nie, 1958. Jest w drodze do ciebie od 22 lat. Orzeł czy reszka? Musisz wybrać. Mów. Chcę wiedzieć, co mogę wygrać. Wszystko. Jak to? Możesz wygrać wszystko. Mów. No dobrze. Reszka. Brawo. Nie chowaj do kieszeni. To twoja szczęśliwa moneta. A gdzie mam ją włożyć? Byle nie do kieszeni. Bo stanie się jeszcze jedną zwykłą monetą. Którą zresztą jest?